Dzień dobry bardzo! Od dawno mnie nie było. Dzisiaj przychodzę do Was z pierwszym mierzymy od jakiegoś czasu albo drugim, bo nagrywam dzisiaj dwa filmy, więc zobaczymy, który puszczę pierwszy. Natomiast tak, mamy dzisiaj sukienki letnie. Tak, już zaczęłam łapać temat letni. Bardzo potrzebuję słoneczka, bardzo potrzebuję wakacji, dlatego pomyślałam, że sukienki, niedługo będą stroje kąpielowe, są jak najbardziej na tak. Mam nadzieję, że Wy również i że będziecie chciały oczywiście oglądać. Jeżeli takie tematy Wam się podobają, zostawcie kciuka w górę, zostawcie subka. Pamiętajcie, że wszystko jest na wagę złota, nawet komentarz z uśmieszkiem. Bardzo doceniam. I co? Zabieramy się za przymierzanie. Tak jak widzicie, no sukienki są letnie, więc na to potrzeba dobrej pogody. Ale spoko, zamówiłam, więc mam nadzieję, że już niedługo będzie. Dobra, zabieram się za przymierzanie pierwszej sukienki i omówię ją oczywiście dla Was tak jak zwykle to bywa. Także jeżeli jesteście zainteresowani, co ja w tym mierzymy wybrałam, to oczywiście zapraszam Was do oglądania. Myślę, że to mierzymy będzie na zasadzie Shein, a rzeczywistość. Bo nie wszystkie sukienki, nawet ta, którą tak strasznie chciałam, która jest po prostu wyczesana w kosmos, no nie wyglądają tak jak na modelce, ale spoko. Ogarniemy, nie ma co się denerwować. Myślę, że będzie ok i że będziecie po prostu zadowolone, więc zabieramy się za przymierzanie. Ok, pierwsza sukienka już na mnie, tak jak widzicie zresztą jest sukienką letnią. To jest sukienka w palmy. Będę dzieliła Wam kadr na dwa z tego względu, że nie wiem jak pokazać, mam dużo długich sukienek i naprawdę musiałam być bardzo, bardzo daleko, żebyście coś zobaczyły, żeby to wyfokusowało, więc po prostu będę dzieliła ten kadr na dwa, żebyście widzieli jak to dokładnie wygląda. Po pierwsze tak, pierwsza sukienka w palmy, no bo przecież ona tutaj ma taki dodatkowy materiał, który po prostu zakrywa Wam tutaj oczywiście piersi, klatkę piersiową, do tego ma takie spuszczone rękawki. Ja bardzo lubię takie rękawki w czasie wakacji. Nie wiem dlaczego, ale tak jest. Mamy ramionczka, które nie są regulowane. I na dole jest długa sukienka. Zniżę Was teraz, żebyście zobaczyli. I powiem Wam tak, czuję się w niej bardzo dobrze. Jest naprawdę taka mega... mega fajna. Widać dół? Widać dół? Czy jeszcze powinnam Was zniżyć? Dawno już nie nagrywałam i wyszłam, że tak powiem, lekko z... O, proszę bardzo. Tutaj widać dół. Jest taka zwykła, puszczona, do tego fajnie tutaj Wam wszystko zakrywa. Idealna na lato. I teraz tak, jak wyglądam po boku. Zerknijcie sobie z tyłu na wszystkie tam możliwe sposoby, bo wiem, że Wy to lubicie. Co jest najważniejsze w tej sukience? Sukienka ma niesamowicie ładny krój. Naprawdę bardzo ładny krój. Natomiast jej wielkim, ogromnym minusem jest materiał. Materiał to jest poliester. Nie jest najgorszy jego typu, ale też nie jest tego, wiecie, mega fajnego typu. Więc niestety, jeżeli ktoś szuka bawełny, lnu, przewiewnych rzeczy, to nie, raczej nie. Powiem Wam tak, ja osobiście tą sukienkę sobie zostawię i na pewno pójdę w niej na kolację, jak będę na wakacjach. Ja lubię takie sukienki na jakieś takie właśnie wyjścia wieczorne. One naprawdę fajnie wyglądają, do tego zakładacie sobie jakieś spodenki pod spód, wiecie, te takie, żebyście się nie obcierały na udach. Brakuje mi słowa. I you good to go. Także ja ją i tak zostawiam, pomimo tego, że to nie jest len, pomimo tego, że to nie jest bawełna. Wygląda fajnie, czuję się w niej bardzo dobrze. Myślę, że ten zielony też jest całkiem ładny w palemki, taki, wiecie, ala wakacyjny. Ona będzie fajnie wyglądała do zdjęć, jak będę gdzieś robiła, więc myślę, że powinno być ok. Też myślę, że będzie fajnie ją na przykład założyć na strój kąpielowy i gdzieś się po prostu przejść. Też będzie jak najbardziej ok. Pamiętajcie, bo to zaraz mnie będziecie pytać, ja mam 1,85 m, jestem mega wysoka, więc jeżeli jesteście niższe niż ja, to jest duża szansa, że ona się będzie Wam ciągnęła po ziemi. Więc bierzcie proszę to pod uwagę. Dobra, śmigamy przymierzać sukienkę numer 2, która jest 50 na 50. No niestety, no muszę to powiedzieć, bardzo mi się podoba, ale niekoniecznie dobrze leży przy mojej figurze. Ok, kolejna sukienka już na mnie. Sukienka ma bardzo fajny fason, ale niestety ten dekolt jest troszkę za duży, jeżeli chodzi o mnie. Ja Was troszeczkę obniżę, abyście widzieli.
I teraz tak, sukienka również tutaj jest na ramionczkach, ma dość duży dekolt, tutaj widać mi niestety, ale stanik. Do tego ma takie, wiecie, zrzucane rękawki. Ja akurat bardzo lubię taki styl sukienek. Pod spodem mamy oczywiście gumkę. Ta gumka nie jest jakaś mega uciskająca, ona jest taka, żeby po prostu nadać jakiś kształt tej sukience. Natomiast dół. Dół jest bardzo interesujący z tego względu, że dół jest asymetryczny. Czy to Wam wyfokusuje mój dół? Mam taką szczerą nadzieję. Pewnie wyszłam z kadru trochę, ale cóż, dobra, obniżę Was całkowicie, żebyście po prostu widzieli, jak ta sukienka wygląda na mnie. Zobaczcie, ona jest tutaj asymetryczna, ma takie różne długości, że tak powiem. Naprawdę wygląda bardzo ładnie. Przy mojej budowie ciała jedynym tak właściwie minusem jest dekolt. I teraz tak, co jest najważniejsze? Dekolt jest dość, bym powiedziała, obszerny, więc albo musiałam sobie podnieść tutaj, skrócić ramionka, albo musiałam coś tutaj sobie zmajstrować, żeby ten dekolt po prostu mi się nie rozgładził. Też pewnie inaczej będzie, jak będę miała pod spodem na przykład strój kąpielowy, który będzie bardziej zabudowany troszeczkę, bo tą sukienkę osobiście wybrałabym głównie na plażę, na jakieś takie, wiecie, wyjście wakacyjne. Chociaż no jest bardzo ładna, ma mega ładne kolorki. Ja chciałam wybrać sobie kilka naprawdę ładnych, takich kolorowych sukienek do zdjęć. Jak pojadę na wakacje, chciałam zrobić jakieś takie naprawdę ładne zdjęcia, ale no tutaj ta sytuacja z dekoltem, muszę coś wymyśleć, jeżeli macie jakiś pomysł, bo dużo z Was robi jakieś takie właśnie przeróbki same, dajcie mi znać. Ja myślałam, żeby sobie tutaj na przykład wszyć jakąś delikatną koronkę, albo jakiś taki materiał, albo to złapać właśnie jakoś tak, żeby to miało ręce i nogi. Poza tym sukienka jest mega fajna i co jest najważniejsze, jest z bardzo fajnego, przewiewnego materiału. I teraz tak, ja Wam oczywiście zostawię na dole wszystkie linki, będziecie mogły sobie zerknąć, brać swój rozmiar. Naprawdę brać swój rozmiar. No bardzo mi się podoba ta sukienka, ona jest śliczna, tylko kurczę ten dekolt. Musimy tutaj coś zadziałać, żeby ten dekolt po prostu zniwelować, żeby jednak wyglądało to troszeczkę inaczej niż wygląda teraz. Ale spoko, mamy jeszcze inne sukienki, więc przebieram się i zabieramy się za sukienkę numer 3. Sukienka numer 3 już u mnie. To już jest ostatnia sukienka, która ma spuszczone bodajże rękawki. Mam jeszcze inne, ale jakoś takie ułożyłam, jakie wczoraj pracowałam koło siebie i po prostu biorę pierwsze z brzegu, żeby jak najmniej je pognieść, bo niestety, ale prasowanie też nie jest jakąś super sprawą, jeżeli chodzi o takie sukienki. Ale tak, to jest ostatnia sukienka raczej z tymi takimi rękawkami, które są opuszczone. Tutaj, tak jak widzicie, już jest zupełnie inna sytuacja. Tutaj te ramionka idą w taki jakby trójkąt. Nie są tak jak wasze ramionczka od stanika, więc trzeba byłoby coś tutaj po prostu wymyśleć. Albo jakoś stanik inaczej układać, albo, nie wiem, zapinać go jakoś na plecach. Może jakiś w ogóle bez niczego staniczek. Tutaj już inwencja twórcza. Jest oczywiście granatowa, nie mogłoby być inaczej. Bardzo ładnie się tutaj układa, powiem Wam szczerze, przy biuście, znacznie lepiej niż ta wcześniejsza. Tylko tak, na samym dole, jak zwykle, to sukienka długa. Typowa długa sukienełnia. Także zerknijcie Wam, postaram się wyfokusować na tą sukienkę. Mam nadzieję, że coś nam fokusuje, ale chyba nie. Dobra, spróbujmy. I tutaj jest tak, ona też jest bardzo długą sukienką, bo jest do moich kostek, widzicie? Także bierzcie to pod uwagę osoby, które są po prostu troszkę niższe. Z tyłu wygląda normalnie, taka zwykła sobie sukienunia. Podobnie jak w sukience numer 1. Tutaj niestety, ale materiał to nie jest do końca to. Tutaj jest nawet gorszy niż tej z palmami. Ten jest taki bardzo poliestrowy, taki bardzo śliski, taki niekoniecznie. Pewnie dlatego i ze względu na te ramionka, no ja bym jej osobiście nie polecała. Naprawdę będzie za dużo problemów z tymi ukryciem na przykład stanika, albo jak założycie sobie w ogóle bez stanika, no też niby można iść. Ale jednak nie wszyscy się dobrze czują, mając miseczkę E, F, G i dalej. Więc bierzcie to proszę pod uwagę. Ma rozpierdaki takie malutkie tutaj przy nodze, na pewno widziałyście.
jest ładna, ale jednak przez to, że jest z sheetowego materiału, no według mnie osobiście trochę to dyskryminuje, więc no nie, tej sobie niestety nie zostawię, pewnie pójdzie w świat, może któraś z moich koleżanek będzie po prostu chciała taką sukienkę, oddam, także we will see, ale spoko, mam jeszcze 3 sukienki. Dwie są identyczne, tylko w różnych kolorach, które spodobały się zarówno mi, jak i Oli. I nawet mówiłyśmy razem, wow, jakie one są fajne na tej modelce, jak one ładnie wyglądają. No i przyszła rzeczywistość. Także tak, no niestety jedna jest sukienką, która jest niestety za mała na mnie. Znaczy jest za mała i troszeczkę źle leży w biuście, ale jest taką kiecką, którą wszystkie będziecie chciały mieć. Naprawdę. Dobra, zmieniam się na razie w te dwukolorowe i powiem wam dokładnie zaraz, o co mi chodziło z nimi. Jak mi się włosy elektryzują od tych sukienek. Po prostu jakaś masakra. Dobra, mamy kolejną sukienkę na sobie. I teraz tak, to jest troszeczkę inna sukienka niż wszystkie, ponieważ ona nie jest z krótkim rękawem. Ona ma takie rękawy, ja bym powiedziała 3/4. Ta gumka jest dość zbita, więc to nie jest tak, że ona tak, wiecie, delikatnie sobie leży. Nie jest to jakoś bardzo uciążliwe, ale jednak no czuć ją, po prostu ją czuć. I teraz tak, jak zobaczyłyśmy z Olą, mam 2 kolory tej sukienki, bo mi się tak bardzo spodobała. Zobaczyłyśmy ją z Olą, mówimy, wow, jak ona fajnie, elegancko, ładnie wygląda na modelce, pomimo tego, że jest właśnie taka ciapata w kolorki w ogóle. Pokażę wam i wtedy będziecie po prostu decydować. No nie wiem, spodziewałam się chyba czegoś troszeczkę innego, troszeczkę czegoś więcej i tak, no nie wiem, sama. Zobaczcie, ona również jest długa, jest totalnie puszczona. Tutaj macie paseczek, którym się zawiązujecie, żeby pokazać, że jest ta talia. Jest z fajnego materiału, bo to nie jest taki sheetowy poliester. Nawet całkiem ładnie się układa, ale no, no chyba nie. Dajcie znać, ale chyba nie. Ja nie wiem, czy ja bym z niej na przykład jakiś krótki nie zrobiła. Na przykład. Może ją po prostu obetnę. Tak sobie myślę. Chciałam właśnie jakąś taką, żeby nie był jakiś duży dekolt, żeby to po prostu jakoś wyglądało, ale jednak ta długość i no nie jestem po prostu przekonana. Wiem, że każdy ma swoje zdanie. Jak najbardziej tak. Ja tutaj, o, puściłam palucha do ekranu. Jak najbardziej tutaj nikogo nie dyskryminuję. Jednym się będzie podobała, jednym się nie będzie podobało. Nam się podobała na obrazkach. I naprawdę byłam z tego faktu bardzo zadowolona. Ale no, rzeczywistość wygląda tak. Przebiorę się teraz i pokażę wam jeszcze tą drugą, którą mam ją w zupełnie innych kolorkach. I wtedy razem w komentarzach podejmiemy decyzję, czy te sukienki są naprawdę takie, wiecie, mega fajne, czy jednak nie. Więc 3, 2, 1. Dobra, tak wyglądają kolorki numer 2. Też wam się pokażę na dole, żebyście widziały dokładnie. Jest identyczna, tylko po prostu w zupełnie innym, nie fokusujesz, kochany mój, sukienki, tylko po prostu w zupełnie innym kolorze, również ta sama długość, wszystko. Także, no nie wiem sama. Dajcie mi znać, proszę, jakoś jestem... Niby z jednej strony podoba mi się to, że ona jest taka inna niż wszystkie, ciapata po prostu, taka narzucona, ciapata to może jest złe słowo, przepraszam, taka kolorowa, nazwijmy to, chodziło mi, że ma tej takiej ciapki, tak, no bo to nawet nie są ani krople, ani nic takiego, natomiast zastanawiam się, czy po prostu spróbować jej nie przerobić jakkolwiek, żeby ona była bardziej taką właśnie letnią. Materiał nie jest zły. To nie jest len i bawełna, ale nie jest to zły materiał, także myślę, że jak najbardziej może być fajny. Może bym na przykład obcięła rękawki jeszcze do niej. Muszę pomyśleć coś, bo ta długość i ten fason niestety nie, natomiast jeżeli bym na przykład ją gdzieś poobcinała, a właśnie pokażę wam jeszcze, jak ona wygląda bez tego paska, bo pewnie mnie będziecie pytać. I teraz tak, jak sobie odepniecie pasek, to ona jest taka puszczona, jakby koszulowa, jakby koszula nocna, więc naprawdę myślę, że możecie z tego zrobić trochę fajnych rzeczy. Zobaczymy, jak mi się uda, co mi się uda. Może w ogóle zrobimy taki film na moim kanale, jak ja staram się przerobić jakkolwiek jakąś sukienkę. Coś trzeba będzie pomyśleć na ten temat. A teraz uwaga, hit nad hitem.
To jest po prostu sukienka, którą mega mocno chciałam, która wygląda przepięknie na zdjęciu, na modelce. Jak wygląda na mnie? Zaraz wam się pokażę i sami ocenicie. Dobra, taki disclaimer, to jest bardzo przyjemna sukienka, bym tak powiedziała. Ta sukienka strasznie mi się podoba, jest przecudna, jest przepiękna, ale niestety źle leży w biuście, więc ja już mam, że tak powiem, plan, co mam zrobić, ale zaraz wam o tym powiem. Pierw wam pokażę sukienkę. Pierw wam pokażę sukienkę. I teraz tak, co jest bardzo ważne. Nie założyłam pod nią biustonosza specjalnie po to, żebyście widzieli, jak to tutaj wszystko wygląda. Tutaj jest w ogóle za dużo materiału. On ma bardzo wycięty dekolt, natomiast jeżeli by zrobić na przykład tak, to już by to wyglądało znacznie lepiej. I teraz tak, ja mam rozmiar za małą. Pomimo tego, że wybierałam wedle swoich rozmiarów, mam rozmiar za małą. Pokażę wam, jak się dół układa. Dół jest obłędny. Jeżeli szukacie na przykład sukienki takiej, gdzie wyjedziecie sobie na przykład na Bali i zrobicie sobie przepiękne zdjęcie na huśtawce, to to jest właśnie taka sukienka. Co prawda wygląda ślicznie, tutaj ta sytuacja no nie jest dla mnie idealna, ale mam plan. Z tego względu, że bardzo chcę tą sukienkę, dlatego zamówię jeszcze jedną, rozmiar większą. Natomiast z tej sukienki, która no niestety pewnie nie jest rozmiarowo na mnie po prostu dobra. Po pierwsze w tamtej sukience oczywiście poprawię tutaj sytuację tą z biustem. Natomiast też wszyję sobie taki malutki materiał, żebym mogła po prostu założyć pod to stanik i żeby to wyglądało ładnie. Sukienka jest prześliczna, naprawdę jest prześliczna, natomiast no ta sytuacja tutaj z biustem, no nie, no kompletnie nie i nie czuję się z tym dobrze, więc no niestety. Specjalnie, tak jak powiedziałam, nie zakładałam biustonosza, żebyście po prostu widzieli, natomiast cały biustonosz wystaje, calutki, z tyłu macie plecy odkryte, więc biustonosz też wam widać, musicie się przygotować na taki, który się zapina albo tutaj strasznie nisko, albo po prostu jest tutaj prawie że niewidoczny. I don't know. Trzeba coś wymyśleć. Natomiast ta kieckę jest tak boska. Ona ma takie kolory, zobaczcie. Po prostu ja wam podniosę kawałek mojej kiecki, żebyście widzieli. Zobaczcie, jakie to są kolory. No po prostu obłędne. One wyglądają przepięknie. Gdyby oni zrobili jeszcze taką i z mniejszym trochę dekoltem, to już w ogóle byłby sztos, byłoby przecudownie i przepięknie. No ale cóż, jeżeli chodzi o materiał, to jest oczywiście poliester, ale to jest tej takiej dobrej klasy poliester. Ja wiem, że część z was w ogóle nie rozróżnia takich rzeczy, albo coś jest poliestrowe, albo nie. Natomiast możecie znaleźć taki sheetowy poliester, albo właśnie taki trochę lepszy. Ten trochę lepszy to jest właśnie to. Tyle. Dajcie mi znać, które sukienki wam się podobały. Będę jeszcze szukała sukienek, które będę mogła zabrać po prostu na wakacje i zrobić sobie obłędne zdjęcia. Bo powiem wam szczerze, mam ostatnio taką frajdę ze zdjęć i po prostu chcę sobie takie robić, więc dlaczegożby nie. Ta sukienka jest do tego idealna, tylko musimy tutaj wprowadzić troszkę poprawek. Ale damy radę. Jeżeli ktoś się na tym zna, błagam, dajcie znać, jeżeli ktoś przerabia takie sukienki, polećcie mi kogoś, czy to we Wrocławiu, czy to w Warszawie. Muszę mieć po prostu osobę, która ogarnie coś takiego, która po prostu pomoże mi z tej sukienki zrobić coś niesamowitego. Tyle, dziękuję wam szczerze za oglądanie, dziękuję za to, że jesteście, że klikacie, lajkujecie, subskrybujecie i komentujecie, bo każdy komentarz, pamiętajcie, jest na wagę złota. Jeżeli chcecie więcej takich filmów jak tutaj, to zapraszam was oczywiście do komentowania, dajcie mi o tym znać, przybijcie oczywiście łapkę w górę, to mi bardzo pomaga, a pamiętajcie, że każda właśnie taka interakcja na danym filmie po prostu jest na wagę złota, pomaga mi jako twórcy i temu filmikowi, żeby wybił się jeszcze wyżej, żeby więcej dziewczyn po prostu na przykład plus size go jeszcze oglądało, więc dlaczegożby nie. Tyle. Mam nadzieję, że zobaczymy się oczywiście w kolejnym filmie. Ja idę teraz nagrywać dla was drugi film z Shein'em, ponieważ mam już troszeczkę bardziej stonowane rzeczy, ale jednak też bardzo interesujące, więc
Na chwilę obecną mam nadzieję, że zobaczymy się oczywiście w kolejnym filmie. Życzę Wam miłego dnia. Wpadajcie na mój Instagram i na ten zwykły, i na ten biurowy. Na tym biurowym jestem troszeczkę częściej, więc jeżeli chcecie zobaczyć, co robię tak na daily basis, to zerkajcie tam. Do zobaczenia i do usłyszenia w komentarzach. Pa!